Hejka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja nazywam się Natalia i dzisiaj wsiadam na Foxa na Cordeo. Nadszedł ten dzień. Zobaczmy, jak nam pójdzie w ogóle, bo ja na nim jeździłam na Cordeo chyba tylko raz. Także przyszłam już sobie do mnie do siodlarni, żeby zabrać sprzęt. Muszę Foxa wyczyścić i idziemy jeździć. Widzimy się w sumie chyba na hali. Marta wsiada razem ze mną, tylko Marta tym razem wsiada normalnie na ogłowiu i na siodle, a ja przejmuję jej rolę i wsiadam na Cordeo. Wyciągnęłam już Foxika. Muszę go trochę wyczyścić. W ogóle patrzcie, jaki on jest brudny znowu. Był czysty przez cały jeden dzień po zawodach. Już z Foxem jesteśmy gotowi. Mam moje prowizoryczne Cordeo zrobione z uwiązu, bo ja nie jeżdżę na Cordeo, więc nie mam swojego Cordeo. Fox jakiś chyba średnio zadowolony z tego pomysłu. No nic, idziemy na halę, zaczniemy sobie stępować i zobaczymy, jak nam będzie szło z kierownicą. Nie, Fox? Nie jest zbyt zadowolony. Dobra, tak wygląda stylówka Foxa. Mi się tu obkręca za mną w niebieskim czapraczku i w kantarku. Potem sobie zdejmiemy i ustawiłam sobie tutaj takiego krzyżaczka, bo mam w planach go skoczyć. Spróbować przynajmniej skoczyć, więc zobaczymy, jak nam wyjdzie. Na razie wsiadam. Nie, Fox? No właśnie. Darła do nas Marta i jak na razie Fox jest bardzo grzeczny, ale to jest tylko wstęp, więc uznajmy, że to się nie liczy, ale muszę być trochę skromność. No i słuchajcie, działa. Zatrzymamy się teraz. Też działa hamulec. Ale obawiam się, że w galopie nie będzie działał hamulec, W galopie jeszcze jako tako, po skoku. No. Po skoku jest najtrudniej, mówię ci to z doświadczenia. No zobaczymy widzowie. Na razie chyba zaczniemy sobie pomalutku pulsować, zaraz sobie coś zagalopujemy i będziemy próbować skakać. A tymczasem Fox ruszamy na ścianę. Ale ty się trzymaj ściany, a nie, że skracasz. Co to za ścinanie narożników? Ja bym chciała w ścianie, ale on nie ma. Ja się cieszę, że oni się lubią, bo jak we mnie wlecisz, to Fox Aaronowi nic nie zrobi, a Aaron Foxowi też nie. Jezus, jak blisko! Nie działa. Kierownica w kursie nie działa. Zaraz siądę i ci go pozaklinam. Nie mam bacika. No z batem jest o wiele łatwiej. Musisz sobie wziąć koniecznie. Na razie stoi. Prawie jak na czworoboku. Mogę ci dać bata, bo ja na razie nie potrzebuję. No. Thanks. Teraz to będziesz miała hamulce dobre. Na pewno. Zepsują ci się. Dawaj volta. Ale ja ci sprzedam patent. Łatwiej się robi, jak ma się bata z zewnętrznej strony i się tak spycha tego konia, jak nie umiesz, tak dosiadam dobrze. Ja tak robiłam na początku, ale potem pani Ela mi zabroniła. Na razie jest okej, okay, ale to lepiej, bo to jest jego lepsza strona. No tak. Dawaj voltę jeszcze. Proszę bardzo, zmiana kierunku przez pół voltę. Ha, myślałam, że zrobisz voltę, a potem kierunek zmienisz. Ale dobra. Aaron, my idziemy za nimi. Ja wiem, bo ja galopowałam na nim. Tutaj robisz voltę?
Tu voltę robisz, nie? No. A teraz działa. No pięknie. To dawaj jeszcze jedną. Jak kierownica zaczęła działać, to już hamulce przestały. Droga hamowania długa jak zawsze, ale działa. Ważne, że odpowiedział. Tak jak ty na treningach. Ej, ale i ładnie hamuje, tylko dopiero jak skaczemy, to się trochę psuje. No. Nie no, jest okej, okay, ale trochę się rozpędza. Zresztą no, my nie jeździmy na kordeo, więc... Musimy się nauczyć, okej? Okay? Jest i tak dobrze. Wszystko małymi kroczkami. Ważne, że ładnie wolty robi, że odpowiada w końcu na to zatrzymanie. No. Wszystko przyjdzie z czasem. Dokładnie. No. Wszystkiego trzeba się nauczyć. Tak. Kociu. Zaraz. Pięknie. To wiesz, jak zrób, no te przeszkody najedź sobie ze stępa może. Podjedź i dopiero zagalopuj przed samą przeszkodą. No. Jak się boisz. Albo skusa. Jezu. Powiem wam, że to jest strasznie ciężkie. Ja wiem. Zmęczyłam się. On na ogłowiu czasem potrafi tak lecieć, a na kordeo, jak ja nie mam w ogóle żadnej kontroli, to już totalnie. Ja też byłam po nim bardzo zmęczona. No. Zagalopujemy sobie jeszcze raz na lewo i spróbujemy skoczyć tą linię, ale chyba pojadę sobie najpierw wstępem do niej i zagalopuję przed. O, słuchasz moich rad. No. Dobra. Jedziemy na lewo jeszcze. Tylko musimy się wydostać do Arola. Będę próbowała najechać na tą linię tutaj, najpierw najedę skusa. Pomiędzy jest dosyć szeroko, ale Fox i tak da radę, bo on jak się rozpędzi, to... On się rozpędzi. To będzie szybko. Mam tylko nadzieję, że się zatrzymam po. Ale na razie... Masz nadzieję, że wycelujesz? Co? Wycelujesz w przeszkodę skusa? Myślę, że tak. Zobaczymy. Bo moje początki skoków na kordeo było tak, że ja podjeżdżałam stępem na wprost przeszkody. Grzeczny! Nawet się nie nakręcił. Co? Nawet się nie nakręcił. No. Weź teraz zrób tak, że... Na wprost, jak będziesz, to zagalopuj. Ale nie szybciej, bo ci się nakręci. Ja wiem, co ja mówię, bo ja mam to samo. Ja doświadczona kordeowiczka. Aha. Jeszcze nie? O nie. Czy to znaczy, że ja muszę zejść z konia i to podnieść? Poczekaj, ja muszę to podnieść. Nie no, podniesiemy z Aronkiem. O, jedzie Natalia jeszcze raz. Kręcimy. Ej, słuchaj.
Umowa jest taka, że ja to podnoszę, ale pojedziesz z galopu. Dobra. To schodzę. O Jezus, padło teraz drugie. Aaron, jak musimy się trochę odsunąć. Dawaj. Galop, galop, galop. No pięknie. Skąd ja to znam? Jedziesz jeszcze raz, czy już nie? No, pojadę jeszcze raz. Moi drodzy, jedziemy jeszcze raz. Ciężko. Widzowie, teraz jest bez drąga, jakby co, z przodu. Mi się wydaje, że jemu się podoba. Taki rozluźniony jest. Jak dojdziemy do wprawy, to myślę, że... No ale to są pierwsze skoki, a już pojechałaś szereg, a nie pojedynczą przeszkodę, więc widzisz. I nakręca się, wiadomo, tak samo jak Aaron, ale jest dobrze. Nasze pierwsze mini skoczki na kordeo. Git, to jest dla niego za nisko, on nie lubi takich małych, nie wie co ma zrobić. Ja ci mogę podnieść. Nie, jak na pierwszy raz, to słuchajcie, ostatnio mamy dużo razy tych pierwszych razów. Pierwszy raz na KKW, pierwszy raz na czworoboku, pierwszy raz wszystko robimy ostatnio. Fajnie. Nie? No nic. Postępujemy jeszcze chwilę i nie ma co go dłużej męczyć. Siadłam z Foxa, stępujemy sobie w łapce, ale podsumowując naszą pierwszą, znaczy... Powiedzmy, że taką pierwszą jazdę na kordeo razem z naszymi pierwszymi skokami, to no śmiesznie, generalnie no wiecie. Ja nie jeżdżę raczej na co dzień na kordeo, nie to co Marta, także na pewno musimy trochę poćwiczyć, żeby to jakoś lepiej wyglądało i żebym miała większą kontrolę. Ale tak czy siak cudem jest to, że nie spadłam. Fox nie rozpędzał mi się jakoś na tyle, że nie mogłam go zatrzymać, bo no fakt faktem, że ta droga hamowania była trochę dłuższa, ale udawało mi się zatrzymać, także nie ma tragedii. Zaraz idziemy się rozsiodłać. Foksik idzie do spania, bo jest już w ogóle 22, także dzisiaj nocna zmiana. Nie, misiu? A jeśli wam się podobało, to możecie zostawić łapeczkę w górę i dajcie znać w komentarzu, jaki byście chcieli następny film. A ja się z wami żegnam, pa!